Cześć, witajcie. Dzień dobry, witajcie. Kolejny tydzień, kolejna tygodniówka. To co, zacznijmy może od niczego. Tak, firma Nic pokazała smartfona. No i powiem szczerze, no, kompletnie nie podzielam hype'u, który towarzyszy temu urządzeniu. Po prostu to jest ze wszechmiar poprawne urządzenie. Bo w sumie to jest średniaczek, wyceniony nie najgorzej, bo tam 2600 bodajże kosztuje co najwyżej. U nas oczywiście będzie w Polsce w oficjalnej dystrybucji. 6,55-calowy AMOLEDowy ekran Full HD z odświeżaniem 120 Hz, z HDR 10+, z dziurką na 16-megowy aparat do selfie. Z tyłu bardzo przyzwoicie, bo dwa 50-megowe aparaty, podstawka i szerokokątny. Bateria trochę mała, bo 4500 i ładowanie też trochę przywolne, bo 33-watowe, w dodatku ładowarki nie ma w zestawie. Jest indukcja, jest ładowanie zwrotne, a w środku pracuje Snapdragon 778G i pamięci DDR5 i UFS 3.1. I tu możemy mieć pojemności albo 8128, albo 8256, albo 12256. I wszystko jest jak najbardziej w porządku. No, budowa ma klasę szczelności IP53, a najważniejszym chyba elementem telefonu jest to, że plecki są przezroczyste i widać przez nie światełka LED-owe, wielofunkcyjne, pełniące rolę specyficznej diody powiadomienia. One mogą mrugać na mnóstwo różnych sposobów, różne rzeczy nam sygnalizując, tylko po co? No, strasznie głośna była ta premiera, dużo się o niej mówiło. A jak przyszło co do czego, no to tak popatrzyłem, no spoko, fajnie, telefon jak najbardziej w porządku, tylko boję się, że będzie tak jak z OnePlusem, czyli na początku wielki hype, a później o Jezu, jaka nuda. No i takie Premiera mam mocno była mieszane odczucia. rzeczywiście bardzo długo wałkowana i zapowiadana, właściwie jeszcze przed premierą ta premiera była zapowiadana i wałkowana. Też właściwie nie wiadomo dlaczego, chodziły bardzo różne wersje specyfikacji. Smartfon w rezultacie okazał się urządzeniem tak naprawdę dla tych, którzy lubią w jakiś sposób się wyróżniać. Jeszcze przed premierą było bardzo dużo porównań do iPhone'a, szczególnie, że smartfon też ma z tyłu taki motyw w kółeczku, który właściwie nie wiadomo na co wygląda. W związku z tym wstawiano tam jabłuszko i Tak, porównywano. niektórzy widzą w tym jabłko. I jest również tak, że na premierę wyskoczyła akcja, która była niezbyt fajna, powiem szczerze, jeden z indyjskich, właściwie kogo? YouTuberów prawdopodobnie, wyskoczył z pretensją, że producent nie przysłał mu modelu i że w ten sposób w ogóle dla południowych Indii ten smartfon nie jest przeznaczony. Producent oczywiście od razu zaprzeczył, tym bardziej, że YouTuber spreparował nawet list czcionką taką, która jest kojarzona z tym smartfonem, w którym niby producent niby zapewnia, że nie dostanie dlatego, że ta część Indii, w której on mieszka, nie dostanie tego smartfona. Jak mówię, producent zdementował. Okazało się, że rzeczywiście chłopak po prostu list spreparował samodzielnie, a nie był to list od producenta. I takie to. Ale to jakie urządzenie, takie No, taki mocno przehypowany, problemy. mistrzostwo marketingu, jak dla mnie, cały ten hype nakręcony wokół w ogóle marki Nothing, bo oni już wcześniej wyprodukowali słuchawki, które też bardzo różne opinie mają, jak sobie poczytacie w internecie. No, oczywiście dementujemy, w Polsce ten telefon będzie, pomimo tego, że jeszcze mi go nie przysłali, a ja wcale na niego nie czekam i wcale się o niego nie biję. Ale będzie na pewno przynajmniej dwóch dużych sieciach handlowych. Ja nie będę reklamował, jak chcecie, to sobie znajdźcie. No cóż, Nothing. Po prostu nazwa, Znaczy myślę, bardzo dobrze oddaje to moją. jest smartfon jak najbardziej poprawny. Ja nie chcę, żebyście odnieśli wrażenie, że to Ja to jest niedobry powiedziałem. smartfon, bo tutaj jest i bardzo dobry procesor, jest ładowanie bezprzewodowe dla tych, którzy chcą, i jest OLEDowy wyświetlacz I dobre 10-watowy, ceny. bardzo fajne. I cena jest również okej. My mówimy tak naprawdę o hype'ie, a nie o samym Tak, smartfonie. Znaczy mówimy o dokładnie. I wielkim to też na publicity, początku które zaznaczyłem. zostało zrobione przed premierą.
Natomiast samo urządzenie wygląda ze specyfikacji, przynajmniej na papierze, całkiem fajnie, także tutaj nie narzekamy, broń Boże. Znaczy ja już słyszałem o problemach z oprogramowaniem, ale to też te pierwsze opinie, jakbyście oglądali, to proponuję dzielcie na pół, bo to są pierwsze kody zapłaty i choroby wieku dziecięcego i wszystko tam negatywnego, co do tej pory na temat tego telefonu słyszałem, to wiąże się z softem, a soft wiecie, zawsze można poprawić i myślę, że oni to zrobią, przynajmniej taką mam nadzieję, powinni to zrobić. I tyle, no także też te pierwsze opinie powiedzmy, że poczekajcie, po prostu poczekajcie, aż będzie tych recenzji więcej i aż producent poprawi soft i wtedy dopiero to kupujcie. Taka, ja bym tak zrobił w każdym razie. Dobra, lećmy dalej, bo żeby ludzi nie zanudzić niczym. W zeszłym tygodniu również premierę miała nowa rodzina growych smartfonów Nokii Red Magic 7, właściwie Red Magic 7S, bo to S jest dosyć istotne. Tak naprawdę ja tak popatrzyłem po specyfikacjach i właściwie są bardzo niewielkie, naprawdę kosmetyczne różnice pomiędzy wersją 7S a wersją 7. Tak. Jest lepszy procesor, tak? O oczko, dlatego że zamiast Snapdragona 8 jest Snapdragon 8 z plusem. To są bardzo fajne telefoniki. Różnice są też pomiędzy nimi nie aż tak duże, jak się można by było spodziewać. Ale i właściwie są dwa. Natomiast trzeci to jest wersja tematyczna związana z Transformersami. Ta wersja nazywa się albo Transformers Edition, albo Bumblebee Edition. Bumblebee to jest jeden z Transformersów, taki żółty, który się zamienia chyba między innymi w Garbusa. Już nie pamiętam, powiem szczerze. Niemniej rzeczywiście Nubia wypuściła rodzinkę smartfonów growych, które właściwie nie bardzo wiem, poza tym procesorem tutaj nie ma tam żadnego. Nie, Jacku, bo Nubia generalnie, Nubię, że tak powiem, znam od dłuższego czasu, oni tak po prostu robią. Oni wypuszczają dwie generacje w ciągu roku, już to jest chyba przynajmniej czwarty raz, kiedy to zrobili i właśnie ten model z S dostaje lekki upgrade. W tym wypadku ten upgrade mam nadzieję, że wyjdzie na dobre, bo kiedy testowałem Nubia Red Magic 7 Pro, możecie sobie tam zerknąć, pewnie będzie test podlinkowany, no to ten telefon się grzał, pieruńsko grzał, mimo tego wiatraczka, mimo tego rozbudowanego chłodzenia, ale no taka uroda tego Snapdragona. Ten z plusem mam nadzieję, że będzie chłodniejszy i będzie to wszystko fajniej chodziło. Natomiast tak jak Jacek słusznie zauważył, te zmiany to jest tylko kosmetyka. No najważniejsze wymienili procek na nowszy, a resztę zostawili bez zmiany. Ja najbardziej ubolewam nad tym, że oni z uporem maniaka kładą, może nie marne, ale takie bardzo mocno takie sobie aparaty fotograficzne, bo nie zmieni już chyba od, też znowu, żebym was nie skłamał, ale od przynajmniej dwóch generacji mamy zestaw 64 plus 8 plus 2. I oczywiście niezmiennie od tych dwóch czy nawet trzech generacji te aparaty no nie robią jakichś nadzwyczajnych zdjęć, są po prostu poprawne. No i to jest chyba, ale może po prostu tak jak kiedyś rozmawialiśmy, że gracze nie robią aż tylu zdjęć i im to akurat wisi, jak to się mówi. My też narzekamy, biorąc pod uwagę specyfikację smartfona, można by było spodziewać się flagowca z bardzo dobrymi aparatami. Z dobrym zestawem aparatów. Natomiast tutaj tak, no zaspokojeni Przecież. Zostaną ci, którzy rzeczywiście chcą fajnie wyglądającego smartfona, dlatego że tutaj trzeba uważać na podstawową wersję, dlatego że jedna z podstawowych wersji nie ma przeźroczystych plecków w miejscu wiatraczka, natomiast reszta ma już przeźroczyste plecki w miejscu wiatraczka, a to jest fajne, bo ten wiatraczek jest z diodami i w różnych kolorach po prostu świeci. Także design ok, jest rzeczywiście wołający, hej, jestem smartfonem dla graczy. Jest bardzo dobry procesor, jest bardzo dobry układ pamięci, jest to fajny smartfon growy. Natomiast w przypadku aparatów fotograficznych rzeczywiście nie, to nie jest to, co by ktoś rzeczywiście robiący zdjęcia chciał znaleźć w swoim smartfonie. Smartfony rzeczywiście znacznie lepsze. Najwyraźniej do takich wniosków doszli producenci, bo to jest generalnie zasada obowiązująca w przypadku growych smartfonów, że te aparaty nie są nadzwyczajne. Jak chcesz mieć nadzwyczajny aparat, to kup sobie flagowca.
ale tak naprawdę to ten flagowiec też się świetnie nadaje do grania. Przeważnie już też o tym dyskutowaliśmy w naszym filmie z Konradem, także też zachęcam do obejrzenia naszej dyskusji. Co do różnic, w obu modelach mamy AMOLEDowe ekrany, przy czym w podstawce, co ciekawe, ekran ma odświeżenie do 165 Hz, natomiast w modelu Pro ma tylko do 120 Hz. To jest dziwne, ale skąd to się wzięło? Wzięło się to stąd, że ten model Pro ma podekranowy aparat do selfie kolejnej już generacji, trzeciej. Mam nadzieję, że w końcu coś będzie na tych zdjęciach widać, bo testowałem aparaty, jak już mówiłem, drugiej generacji i no, zdjęcia były w miarę, ale szału absolutnie nie robiły. Szał robiło to, że tego aparatu faktycznie prawie widać nie było. Nie tak jak na przykład w Foldzie od Samsunga, gdzie wyraźnie widać inną siateczkę pikseli na miejscu aparatu. Tu akurat w Nubii to prawie było niewidoczne, dopóki aparatu nie włączyliśmy. Trzeba było pod pewnym kątem patrzeć na wyświetlacz takim nietypowym, żeby zauważyć, gdzie ten aparat się znajduje, kiedy nie pracuje. Natomiast podczas normalnego patrzenia na ekran przyznaję, rzeczywiście on praktycznie był niewidoczny i to jest super. I stąd się chyba bierze to inne odświeżanie. Ale tak jak już Jacek powiedział, topowe wyposażenie, topowe procesory, pamięci też mnoga, bo najmocniejsza wersja ma 18 plus 512, także jest naprawdę na grubo. Mnóstwo wersji pamięciowych, ja chyba nie będę czytał cen, ja powiem tylko, że najtańszy z tych modeli wyceniony w juanach można mieć zarówno wartość 2830, natomiast top of the tops, najbardziej dopasiony model, przy czym tak naprawdę to jest wersja, powiedzmy, z tą kolorową obudową, to kosztuje 4600. Nie są to jakieś szczególnie drogie telefony, ale zanim sobie kupicie Nubię, zanim będziecie ją ściągać z Chin, to poczekajcie, aż trafi do europejskiej dystrybucji, poczekajcie na recenzję albo zerknijcie do wcześniejszych recenzji Nubii, które chociażby znajdziecie na tym kanale, bo nie są to telefony idealne niestety. Tym, że dwie ciekawostki. Ta wersja specjalna z Transformersami ma tylko 16 giga pamięci RAM i 512 flesza. Natomiast Pro w tej wersji najbardziej wypasionej ma 18, tak jak Adam powiedział, ale Chińczycy podają, że będzie również wersja terabajtowa. W tej chwili rzeczywiście w sklepie nie ma, natomiast zapowiadają, że będzie również wersja z terabajtową pamięcią dla użytkownika. No i jest jeszcze różnica z bateriami, dlatego że podstawka ma 4500 mAh, natomiast wersja Pro ma 5000 mAh. Baterijkę. Słusznie, no generalnie jak chcecie poczytać, sprawdzić różnicę, to zapraszamy, można u nas w serwisie skorzystać z porównania telefonów, tam sobie te różnice dokładnie możecie zobaczyć i szerzej o tych telefonach dowiedzieć się z opisu. Nie zobaczycie na przykład w tej chwili jeszcze ładowania i ładowarki, ta podstawowa ma ładowanie 120-watowe, a ładowarkę w zestawie 165. Natomiast Pro ma 135-watowe ładowanie, a ładowarkę w zestawie też 165, także ładowarki są nawet wyższe niż ładowanie. Ale tu pamiętajcie, że jeżeli te telefony będziecie kupować w przyszłości z europejskiej dystrybucji, która już niedługo dodam, to te ładowarki będą niestety słabsze. Nubia też od długiego czasu swoim zwyczajem ma taką głupią manierę dodawania dużo słabszych ładowarek do zestawów globalnej dystrybucji niż tych, które są dostępne w Chinach, więc w sumie może to ściągnięcie z tego telefonu z Chin nie jest głupie, ale poczekajcie na recenzję, ten telefon będzie u nas na kanale. Ja już mówiłem, że to prawdopodobnie jest związane z certyfikacjami europejskimi. Chińczycy albo nie bardzo chcą płacić, albo nie spełniają warunków na Europę z tymi ładowarkami, w związku z tym pewnie nie otrzymali certyfikatu CE albo któregoś z innych certyfikatów, bo to nie jest jedyny certyfikat, który jest na rynku potrzebny europejskim do ładowarek chińskich. Także to prawdopodobnie nie jest ich zła wola, tylko albo oszczędność. No to oszczędność. Albo tak, rzeczywiście niemożność w tej chwili jeszcze sprostania jakby warunkom dystrybucji europejskiej dla tak wysokoprądowych ładowarek. Może tak, ale ja bym tu bardziej stawiał na oszczędność niż niemożność, bo myślę, że w Chinach nie ma czegoś takiego jak nie można. No raczej po prostu się nie opłaca.
Kolejny producent, który w mijającym tygodniu zafundował nam premiery, to jest Nokia, czyli HMD, które w tej chwili jest właścicielem Nokii. I powiem szczerze, że wreszcie udało im się wypuścić coś ciekawego w dziedzinie telefoników tanich, które są telefonikami dla ludzi, prostych telefoników. I tak. Wypuścili Nokia 5710, która jest o tyle ciekawa, bo tak poza tym to jest średnio ciekawy telefon, natomiast jest o tyle ciekawa, że ma wbudowane słuchawki Bluetooth. Co to znaczy wbudowane słuchawki Bluetooth? Ano ma wnękę w obudowie, w którą można sobie te słuchawki włożyć i prawdopodobnie są one tam ładowane. Czyli nie musimy nosić osobnej ładowarki ze słuchawkami, tylko telefonik sobie otwieramy, tam jest taka przesuwana klapka, wyciągamy słuchawki, wkładamy w uszy, klapkę zasuwamy, bo wtedy nie widać aparatu fotograficznego, jak jest odsunięta. I można sobie słuchać muzyczki bezpośrednio z telefonu. I to jest ten ciekawy model, który pokazali. Ciekawy, ale ja tak popatrzyłem na niego, szkoda, on będzie tani, dobra, 375 zł. No ale kurczę, szkoda, że nie dali trochę chociaż lepszego aparatu fotograficznego, bo tam jest fałga, czyli tam nic z tym aparatem nie zrobicie. I tak samo uwaga, jak już faktycznie ktoś by się uparł używać tego w roli Walkmana, w roli odtwarzacza muzyki, no to musi korzystać z karty microSD, bo pamięci ten telefon wewnętrznej w zasadzie nie ma i nośnikiem, że tak powiem, danych musi być karta, czy jest dodatkowy wydatek. Zatem do ceny telefonu jeszcze trzeba te, powiedzmy, 5 dych na jakąś przyzwoitą kartę dorzucić. Ale całość wygląda ciekawie. Jest to, powiedzmy, duchowy spadkobierca serii Express Audio, ale no właśnie, ja mam cały czas ale do tej nowej Nokii. To znaczy, no można mieć ale, natomiast trzeba się zgodzić, że rzeczywiście tutaj ktoś jednak chciał coś dobrego z designem zrobić. Tak. Poza tym warto sobie przypomnieć, ci, którzy mają tyle lat co my albo niewiele mniej, są sobie w stanie przypomnieć, że dawniej te proste telefoniki również były bardzo mocno specjalizowane. Czy Sony Ericsson, czy Nokia mieli jakby serię, czy w przypadku Nokii to były numerki, w przypadku Sony Ericssona to były serie, które były dedykowane, jedno pod zdjęcia, inne pod audio właśnie. I ten telefonik jest dedykowany rzeczywiście pod audio. Tamte telefoniki też nie miały jakichś cudownych aparatów. Tutaj Nokia rzeczywiście, ja widziałem narzekania naszych użytkowników, że mogłaby się Nokia postarać i dać chociażby, nie wiem, tam z 5 megapikseli, zapewne by mogli. Bardzo możliwe, że jeżeli ta seria im w jakiś sposób zażre, to może się zdecydują na to, żeby wpakować tam chociaż względnie aparat robiący sensowne zdjęcia. Natomiast tutaj ja jestem daleki od jakby sympatii jakiejś dla HMD, dla marki Nokia w tej chwili. Natomiast tutaj doceniam, dlatego że jest to krok w dobrym kierunku. Pozostałe telefoniki, które pokazali, już tak cudowne nie są. Tutaj może warto wspomnieć tylko o tym, że telefonik poza tym, że ma wbudowane właśnie słuchawki Bluetooth, to obsługuje sieci 4G, może zupełnie spokojnie służyć jako modem. Nie ma tam jakiejś niesamowitej jednostki, ale może to dobrze, tam jest Unisoc T107, który jest kiepściutki, ale dla takiego telefonika wystarczy w zupełności. Jest kufałga, ekran 2,4 cala TFT, jest bateryjka 1450 mAh, co też jest dużym plusem w przypadku takiego telefoniku, dlatego że jest nadzieja, że zapewni całkiem fajne czasy pracy. Nokia nie podała czasu odtwarzania na przykład audio na tym telefoniku, ale podali czasy czuwania i rozmów i te czasy są całkiem fajne. HMD akurat w tym miejscu podaje zazwyczaj całkiem sensownie. Jest Bluetooth 5.0, także to jest szansa, że to audio będzie jakie takie. Tak jak Adam wspomniał, jest malutko pamięci i to, że jest malutko pamięci, to ja akurat tej pretensji nie mam. Natomiast fajnie by było, żeby jednak karta pamięci obsługiwana, czy pojemność karty pamięci obsługiwanej była troszeczkę wyższa, bo to jest tylko 32 giga, a to dzisiaj jest, powiedzmy sobie szczerze, niewiele dla kogoś, kto rzeczywiście chce słuchać audio. Aparat fotograficzny, no cóż, no, o aparacie już powiedzieliśmy w zasadzie, nie ma co tej fałdy wspominać. Jest obsługa dual SIM-a, ma być również wersja single SIM, podaje Nokia czasy pracy dla wersji single SIM, ale podejrzewam, że na nasz rynek, jeżeli będzie miało coś trafić, to właśnie trafi wersja dual SIM-owa.
I kolejna Nokia, która też jest właściwie odbiciem poprzednich modeli, to jest Nokia 8210, również z obsługą 4G, tym razem z ekranikiem 2,8, też pracującym w rozdzielczości 240x320. I tutaj też z aparacikiem nędznym. Smartfonik po prostu do rozmów i ewentualnie do służenia jako modem, tak, dla komputera, dla laptopa. Jeżeli jesteśmy gdzieś w polu, gdzieś wyjeżdżamy, to można sobie ją podpiąć i korzystać z internetu właśnie dzięki tej Nokii. Też nie za szybko, bo Unisoc T107 to nie jest niestety tytan wydajności, tam nie ma jakiegoś modemu o wysokiej przepustowości, w związku z tym ten internet też będzie raczej kulawo chodził. Trzeci model, tym razem model z klapką, to jest 2660 Flip i tutaj też jest bardzo podobna specyfikacja, tylko że mamy dwa ekrany i klapkę oczywiście. Pierwszy ekran również pracuje w QVC i ma 2,8 cala. Zewnętrzny ekranik to jest 1,77 przez 128 na 160 pikseli. Również jest kiepściutka kamerka, ale jest obsługa kart pamięci i tutaj również obsługa 4G, także również może służyć jako modemik. Żadne cuda. Poza tą jedną Nokią, o której mówiliśmy na samym początku, czyli 5710, właściwie cała reszta są to od feature fony z obsługą 4G. No ale tablet jeszcze pokazali. Ale tablet też taki raczej, powiedziałbym, low-endowy z 8-calowym ekranem HD, za to z głośnikami stereo na szczęście. Ma aparaty fotograficzne 8,2 mega, ma też mini jacka, ma oczywiście miejsce na microSD, bo pamięci znów dla niektórych użytkowników może być mało. Tablet jest nieduży, więc bateria też nie jest jakaś ogromna, 5100 niestety z 10-watowym ładowaniem. I sercem tego tabletu jest Unisoc T606, który można mieć z pamięciami 3,32 albo 4,64, czyli wiadomo, że ta wersja druga jest zdecydowanie bardziej godna polecenia. Tutaj ceny jeszcze polskiej nie znam, w Europie 160 euro, czyli jest to no budżetowe raczej urządzenie, natomiast jego zaletą będzie to, co obiecuje Nokia, czyli dwie duże aktualizacje systemu. On startuje na 12, czyli dostanie jeszcze 13 i 14 antka i trzyletnie wsparcie regularnymi, comiesięcznymi poprawkami zabezpieczeń. Więc jak dla kogoś to jest ważne, to okej, taki tani tablet tutaj Nokia proponuje. Jeżeli mógłbym Wam coś polecić, żebyście mieli komfort korzystania z urządzenia, to znajdźcie coś, co nie działa na Unisocu, tym T606, na którym ten tablet jest zrobiony, bo wtedy Wam żadna aktualizacja nie pomogą co aktualizacji. Też aktualizacje zabezpieczeń oczywiście są okej. Jeżeli chodzi o aktualizację softu, to się może okazać, że po każdej kolejnej aktualizacji macie ochotę tym tabletem rzucać po prostu po pokoju albo w innych okolicznościach przyrody. Także polecam raczej znalezienie czegoś choćby na Mediateku, a najlepiej na Snapdragonie. Jeżeli to jest 8 cali, to macie całkiem szeroki wybór całkiem fajnych tabletów. Od 8 do 10 cali już naprawdę jest co wybierać. Ceny będzie trzeba troszeczkę więcej zapłacić niestety. Ale jeżeli już potrzebujecie tabletu, funkcjonalnego tabletu, to kupcie coś porządnego. Inaczej, tablety się zmienia też rzadziej niż smartfony, o ile oczywiście ich nie rozwalimy wcześniej, więc wydaje mi się, że w przypadku kupując tablet, no warto się szarpnąć na coś nawet z trochę wyższej półki niż sugerowałyby ewentualnie nasze potrzeby, bo no, trzeba zakładać, że to urządzenie, jeżeli go nie potłuczemy, to zostanie z nami na dłużej, przynajmniej te 4 lata będziemy go używać. Bo tutaj granicą używalności, podobnie jak w przypadku smartfonów, jest bateria, ale tabletów jednak używamy znacznie rzadziej niż smartfonów. Smartfona sprawdzamy wielokrotnie podczas dnia, tablet odpalamy od czasu do czasu, w związku z tym ta bateria ma szansę wytrzymać dłużej troszeczkę niż te standardowe 2 lata, na które jest gwarancja na ogniwa. Także kupcie porządny tablet, jeżeli Wam potrzebny jest tablet po prostu. No chyba, że kupujecie tablet dziecku i wiecie, że ono pożyje góra pół roku, bo dziecko go rozwali, no to wtedy w zasadzie okej. Okay. Ale taki tablet z Unisokiem to dziecko może po tygodniu rozwalić z frustracji, podobnie jak dorosły. To też prawda.
Stoję na stanowisku, że dzieci potrzebują, jeżeli już się dzieciom udostępnia urządzenia, to potrzebują znacznie lepszych urządzeń niż dorośli, bo dzieci w troszeczkę inny sposób funkcjonują w świecie i trochę inaczej reagują na to, jeżeli coś gdzieś im nie wychodzi, a niedobre urządzenie to jest takie niewychodzenie coraz częstsze, a w końcu tablet podejrzewam, że jeżeli dorosły już daje dziecku, najczęściej niestety, przykre to, ale najczęściej po to, żeby się dziecko zajęło przez moment sobą. Są oczywiście cudowni rodzice, którzy dają dzieciom programy edukacyjne, którzy siedzą, limitują czas i tak. Tak, oczywiście, że są, tylko że niestety większość rodziców po prostu daje dzieciom urządzenia po to, żeby mieć chwilę spokoju. Dobra. To ja nie będę rzucał kamieniem tutaj, bo to jest jak jest. Kolejny telefonik, który w tym tygodniu również miał premierę, to jest Realme GT2 w wersji Master Explorer. No. Fajny smartfonik, sympatyczną całkiem stylową, wygląda bardzo ładnie, specyfikacja ma bardzo ładną, cenę ma bardzo ładną. Tak. No to po kolei. Pierwsze, co mnie zaskoczyło w tym smartfonie, oczywiście mamy nietypowy design jednej z wersji, taki ma przypominać taką starodawną walizkę podróżniczą z metalowymi okuciami na rogach i drewnianymi brzegami. Zaskoczyło mnie to, że nie ma tam podpisu pana Naoto Fukusały. To jest taki japoński designer, który dotąd projektował takie, nazwijmy to, elegantsze wersje smartfonów Realme. Co prawda już był smartfon stylizowany na walizkę, też w serii GT zresztą, ale to była walizka taka plastikowa, nowoczesna, a tu mamy taką klasykę, nazwijmy to, przedwojenną, starodawną, podróżniczą. No nie wiem, czy to pan Naoto projektował, czy nie. Nie podpisał się pod tym. Może uznał, że mu nie wyszło wystarczająco dobrze, nie wiem. Albo w materiałach na temat smartfona nie widziałem pana Fukusały, także sądzę, że raczej tej... Tym razem... Realme poszło po taniości. Tak, raczej tym razem... Okazało się, że specyfika jest na tyle nieskomplikowana, że właściwie sami możemy to zrobić. W każdym razie wygląda to fajnie, a w środku ma Snapdragona 8 Plus oczywiście, a oczywiście z dedykowanym, bardzo rozbudowanym chłodzeniem i nowym typem pamięci RAM DDR5X, dużo szybszym od DDR5 ponoć. Zobaczymy, parzy ją mówili. Pamięć wewnętrzna, już typowy UFS3, ekran 6,7 cala Full HD, oczywiście z 120-hercowym odświeżaniem, ale AMOLEDowy, co też jest ważne. Fotograficznie, to tak sobie, bo mamy dwie pięćdziesiątki, przy czym główny jest z optyczną stabilizacją, a szerokokątny ma pole widzenia 150 stopni i do tego dwójeczkę do makro dołożyli. Nie wiem po co, według mnie wystarczyłyby te dwie pięćdziesiątki, by było super, a trzeci jakby był tele, to już by było w ogóle ekstra. Z przodu 16 do selfie, no to tak zwyczajnie. Bateria przyzwoite, 5000 mAh z przyzwoitym 100-watowym ładowaniem. Przyzwoicie, bo dali też głośniki stereo, ale tak jak oglądam ten telefon, to chyba to jest to stereo asymetryczne, czyli jeden z głośników to jest po prostu tym głośnikiem słuchawkowym. I co do cen, no ceny na razie znamy z rynku chińskiego, czyli są liczone z juanów, więc trzeba dowalić do tego nasze podatki. Od 2500 z groszami za wersję 8128 po niecałe 2900 za 12256. Co ciekawe, ceny pomiędzy wariantami kolorystycznymi się nie różnią, bo poza wspomnianą walizką jest jeszcze zwyczajny biały i jeszcze zwyczajniejszy, ojej, zaraz ziewne, nudny, czarny kolor. Nie wiem, kto lubi czarne smartfony, ja nie cierpię, ale podobno klienci wolą czarne smartfony. Znaczy ten biały jest, wydaje mi się, że on troszeczkę wpada w róż, nie pamiętam jak Chińczycy nazwali. Jest taki złamany. To jest lekko różowa biel. Natomiast czarny ma rzucik, to jest taki piasek czarny w zasadzie, tak? Czyli też nie jest jednolity na wysoki połysk, tylko jest matowy z ziarnem, z tym, że to ziarno to nie jest faktura, tylko jest po prostu gładka powierzchnia, która wygląda jakby był czarny piasek w różnych odcieniach trochę. W każdym razie smartfonik fajny, premiera niestety tylko w Chinach w tej chwili. Ja nie wiem, czy on będzie poza Chinem. Mówisz, że będzie u nas? Tak mi się wydaje, tak coś czuję pod skórą, że będzie. Ciekaw jestem, czy trafi. W każdym razie design przynajmniej tej
jednej z wersji. Dosyć ciekawy smartfon, godny uwagi. Też tutaj ci, którzy chcieliby robić najlepsze możliwe smartfonowe zdjęcia, nie mają za bardzo czego szukać, ale te zdjęcia powinny być w miarę porządne. Powinno być dobrze, bo jest OIS, no to chociażby to można... Tak, jest stabilizacja obrazu i to się rzeczywiście liczy na to. Bo poza tym układ powinien być rzeczywiście bardzo wydajny. Z tym, że ja nie wiem, bo jeszcze nie miałem chyba w ręce telefonu z ósemką, z plusem, z Snapdragonem w środku, w związku z tym nie wiem, na ile poprawili wydajność. No właśnie... Mówiliśmy już dzisiaj o... Tak, tak. Jedzie do mnie taki telefon i też jestem ciekaw. No zobaczymy, powiem. Zobaczymy, jak to się będzie grzało po prostu. Za tydzień już Wam pewnie o tym powiemy. Kolejna nowość, która w tym tygodniu, to jest Xiaomi 12 Lite. To jest taki smartfonik, którego do serii 12 jeszcze brakowało. Śliczne różowiotki albo też czarny. I w zasadzie takie dwie wersje chyba tylko pamiętam. Nie, jeszcze jest taki niebieski, seledynowy, takie coś. Okej. Okay. Nie potrafię nazwać kolorów, ale sobie kliknijcie w link i zobaczycie zdjęcie. Jeżeli chodzi o design, to jest po prostu Xiaomi 12, czyli te aparaty z takimi liniami podziału pomiędzy obiektywami na tyle, matowy tył, płaskie boki. Z przodu akurat w tym modelu mamy płaski ekran, ale AMOLEDowy 6,55 cala, Full HD z odświeżaniem 120 Hz. Pod ekranem siedzi Snapdragon 778G, czyli całkiem fajny układ, który się nie grzeje i bardzo stabilnie, jak już się przekonałem, pracuje, więc no nawet nie wiem, czy on nie jest fajniejszy od Snapdragona 8 pierwszej generacji, bo się tak nie grzeje i no nie ma takiego throttlingu, nawet jak go, że tak powiem, zapędzimy do roboty. Z ciekawostek, aparat z tyłu 108 megapikseli w lajcie. Do tego już niestety tylko ósemkę szerokokątną i dwójkę do makro, no ale w miarę przyzwoitą za to jednostkę do selfie 32 mega dołożyli. Bateria mała, 4300, 67-watowe ładowanie, no to spoko, ale bateria 4300 to tak trochę nie dzisiejszo, ale są głośniki stereo, jest NFC, nawet w Chinach i są niegłupie ceny, bo przeliczając z Chin na ten moment od najsłabszej wersji 628 to mamy 1870, natomiast topowy wariant 8256 kosztuje w Chinach równowartość 2350 pewnie już w tym momencie, bo... Smartfon trafi do globalnej dystrybucji, jest na stronie globalnej Xiaomi. Ja tylko może jeszcze wspomnę, że jest 10-bitowy kolor, jest Corning Gorilla Glass na ekranie. Nie pamiętam, czy Adam mówił 20-hercowe odświeżanie, ale... Tak, mówiłem, ale... Pamięć 128, 256, 68. Aparaty, no cóż, jest 108 megapikseli, ale na to 108 megapikseli... Ale to też... No... Tylko polecieć, jeżeli się leci na cyfry, bo tak naprawdę nie jest to jakiś genialny... Nie ma się czym ekscytować. Aparat. To jest jednostka Samsunga. Nie jest zła, no jest okej. Okay, nie myślę, że 108 to od razu jakieś cuda będą. Nie ma 4 w jednym piksele, także powinna w miarę sensowne zdjęcia robić, ale bez szału w każdym razie. Tym bardziej, że tutaj właśnie nie ma jakichś sensownych obiektywów. Ósemka szerokokątna to jest troszkę mało, a z braku, no ale to jest wersja light, umówmy się tutaj. Tutaj nie ma co marzyć o teleobiektywach, przynajmniej na razie. Kolejna nowość również na rynku chińskim to jest, nie również, bo tamten na globalnym, Honor z kolei na rynku chińskim, Honor X40i. Ciekawa. Honor X40i, tutaj Honor najwyraźniej usłyszał to, że im się mówi, że mają design identyczny z Huawei'em i zmienili coś z aparatami fotograficznymi i dali dyskotekowy brokacik na tył, przynajmniej w jednej wersji. A jedna wersja jest taka... Właściwie ta srebrna też ma brokacik, zielona chyba tylko nie ma i czarna chyba tylko nie ma. 4 wersje kolorystyczne. Jedna taka zupełnie różowiutka, chociaż z gradientem. Druga biało-srebrna, też z lekkim gradientem różowawym. A tak poza tym właśnie zielona i czarna, zielona z połyskiem, czarna raczej matowa. Ładne.
aparaty tylne, które sprawiają wrażenie, jakby na siebie nachodziły. To są dwa kółka, takie trochę jak olimpijskie na siebie nachodzą. Tak, wzory, wzory połączone, nie wzory, zbiory połączone ze sobą. Tak się, pamiętacie, w podstawce rysowało, łączyło zbiory na matmie, no to mniej więcej coś takiego, dwa kółka najeżdżające na siebie. Pomiędzy nimi szkoda, że nie zmieści, bo tam aż się prosiło, żeby tam wstawić diodelet. Jak popatrzycie na zdjęcia, to załapiecie, o co mi chodzi. No ale niestety diodelet, no widocznie tam nie zmieścili, musieli dać obok. No i niestety telefon jest śliczniutki, natomiast specyfikacja to już taka jest, no, no budżet, no nawet bym powiedział, taki tańszy średniak. No. To jest Dimensity 700, ekranik LTPS-owy, tylko niestety 6,7 cala, Full HD pracujący przy 60 Hz, 120 albo 256 pamięci dla użytkownika, 8 albo 12 RAM-u. Aparaciki te z tyłu, takie śliczne, to jest jedna matryca 50 megapikseli, niestety nie podali, co to jest za matryca. I dwójka jej towarzyszy. Z przodu z kolei w kropeczce na ekranie na górze jest ósemka. Ładowanie jest 40-watowe i ładowarkę też dorzucają do zestawu 40-watową. I tyle, jeżeli chodzi o ten telefonik. Dystrybucja w Chinach trafi do Europy, czy nie trafi do Europy? Diabli wiedzą. Niby powinien, ale nie wiem. O baterii powiedziałeś? 4000 mAh, bo zdaje mi się, że to umknęło. Jeszcze dwa Samsungi. Też co prawda premiery, nie u nas premiery indyjskie, ale może jest szansa na to, żeby premiera w wersji 5G trafiła również do Europy. Powiem szczerze, nie wiem. Pierwsza premiera to jest Galaxy M13 w wersji właśnie 5G, a druga premiera to jest Galaxy M13, którego znamy już na naszym rynku, ale Indie dostały troszeczkę inną wersję z lepszą baterią. I może od tego zaczniemy, bo on różni się raptem troszeczkę stylizacją. Zamiast wysepki z trzema aparatami są po prostu luzem trzy aparaty, trzy kółka z tyłu na obudowie. No i bateria jest większa, 6000 mAh. A tak poza tym wszystko to samo. Exynos 850, 6,6 cala. Wyświetlacz Full HD pracujący z Corning Gorilla Glass przy 60 Hz. Pamięci 64/128, 4 i chyba 6 giga RAM-u, nie wiem, bo Samsung jeszcze w tej chwili nie podał tej drugiej pamięci, ale w różnych informacjach to 6 giga też się przewija. Tak. 50 megapikseli z tyłu, towarzysząca mu piątka i dwójka, z przodu 8 megapikseli. Także właściwie poza tą baterią i poza, którą Indie dostały większą, po prostu większej pojemności, poza lekką zmianą stylizacji właściwie nie ma zmian względem modelu globalnego. Tak, 15-watowe ładowanie jeszcze dodam, a ceny startują w Indiach za podstawkę od nieco ponad 700 zł, ale ta podstawka to 4,64. I to jest bardzo ciekawy przypadek, bo moim zdaniem ten model 4G jest dużo ciekawszy niż model 5G. Serio. Serio, bo nie dość, że jest tańszy, to poza obsługą 5G i no jednak trochę chyba lepszym procesorem, to reszta to jest no słabsza niż w tym modelu 4G. To znaczy model 5G ma odświeżanie ekranu na poziomie 90 Hz, ma również Corning Gorilla Glass, ma Dimensity 700, co jest dosyć fajne, mi się zdaje. Bateria jest rzeczywiście słabsza, bo jest taka jak w tej wersji podstawowej europejskiej, czyli 5000 mAh. Jeżeli chodzi o pamięci, to one są również bardzo podobne, czyli 64/128, 4 i 6 na pewno w tym wypadku RAM. Jest obsługa dual SIM, z tyłu 50 plus 2, z przodu 5 megapikseli. Także jest troszeczkę gorzej rzeczywiście niż w tej wersji 4G. Ja podejrzewam, że to kwestia priorytetów rzeczywiście. Jeżeli chodzi o aparaty, to tutaj bym jakoś bardzo nie marudził, bo brak tej piątki nie powinien strasznie zaszkodzić. Natomiast myślę, że tutaj zaważy to, czy ktoś potrzebuje rzeczywiście obsługi sieci 5G. Dokładnie. Dokładnie, no to jest dla kogoś, kto po prostu musi mieć 5G za wszelką cenę i tyle, bo no jeszcze można dodać, że w tym 4G mamy Gorilla Glass 5, a w tym mamy Gorilla Glass 3, chociaż to akurat nie jest wielką wadą, natomiast ekran jest też słabszy, bo jest ekran HD+, a tamten ma Full HD jednak, no więc co mi po tych 90 Hz, jak mam, kurczę, HD zamiast Full HD. Wiesz co, ja jeszcze sprawdzę, bo ja powiem szczerze, że nie wyłapałem tego.
że wersja 5G ma tylko HD ekran. To rzeczywiście byłoby dosyć dziwne, że w wersji... Dobra, ja sprawdzam, bo może ja się pomyliłem, ale... ...przy wyświetlacz. Tu jest Full HD, a tutaj jest... Nie, rzeczywiście masz rację, w wersji 5G jest HD z plusem tylko i dlatego jest to 90 Hz. No więc tak mówię, że ten tak, 90 Hz to kompletnie nie robi, bo... A, jeszcze też ważną rzecz teraz zauważyłem, bo w sumie nie dopisałem tego w tekście. Ładowarki są w zestawie. W obu modelach są 15-watowe ładowarki w zestawach. O. Indie sobie nie pozwalają na to, żeby tam telefony sprzedawać bez ładowarek. Dystrybutorzy prawdopodobnie stwierdzi, nikt nam tego nie kupi bez ładowarki. No i najwyraźniej Samsung jednak wrzuca tam ładowarki. Słusznie. A może nie wiem, może nie ma dotacji jakichś w momencie, kiedy ładowarki nie dołożą, może u nas dostają dotacje, jeżeli nie dokładają ładowarek. To jest bardzo możliwe, u nas jest wszystko możliwe. Albo nie wiem, albo mają jakieś niższe opłaty, albo ulgi jakieś dzięki temu, że nie dokładają ładowarek. Ja nie wiedzą. W każdym razie za oszczędnością prawdopodobnie idzie coś jeszcze, bo jeżeli w Indiach można te ładowarki wrzucać bez względu na oszczędności, a u nas nie, no to jest to w jakiś sposób rzeczywiście podejrzane. I to nie mówię o Samsungu, to mówię tak naprawdę o wszystkich producentach, którzy zaprzestali do rzucania ładowarek. Jak wiecie, nie podoba nam się to zdecydowanie. Dokładnie. I to chyba w zasadzie wszystko, co mieliśmy na ten tydzień dla Was na, że tak powiem, naszykowane. Było trochę drobiazgów, szykują nam się nowe rzeczy oczywiście, ale to jak nowe rzeczy wyjdą, to wtedy będziemy o nich mówić jeszcze w tym miesiącu, także... Tak, no myślę, że za tydzień się widzimy bez przeszkód. Także bądźcie z nami. Miłego weekendu, wszystkiego dobrego. Jeżeli macie weekendy, urlopy, wypoczywajcie i nie oglądajcie za dużo rzeczy również w internecie. A jeżeli nie, cóż, no łączymy się z wami w bólu. Ja już jestem po wszystkich urlopach w związku ja też, z tym. Także wypoczywajcie. Teraz już tylko zachrzan. Trzymajcie się, serwus. Wszystkiego dobrego, cześć.